Czy teraz dość gadania? Widzimy się na miejscu. Oj, przyzwoity garbusek, taki 27-8 cm. Jest! Wydaje mi się, że to podnoszę. Zaraz się okaże, że to jakieś zwłoki. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku FWA. Mam nadzieję, że widzieliście poprzedni odcinek z Sebastianem. Mieliśmy wtedy w planach ruszyć za okoniem i od tych okoni zaczęliśmy, no a skończyliśmy na szczupakach. Także dzisiaj mamy bardzo podobną pogodę i bardzo podobny plan. Chcemy połapać okoni, tak żeby było ciekawie, to zaczniemy od szczupaków w takim razie i mam nadzieję skończymy na pięknych garbusach. Zupełnie poważnie, jest naprawdę fajna pora na to, żeby trochę za tym szczupakiem porzucać. Ruszymy w miejscach, gdzie ostatnio były brania, trochę porzucamy za tym szczupakiem. Jak się nic nie wydarzy, ruszamy na sam koniec jeziora, na te moje najlepsze okoniowe miejsca i sprawdzimy, czy już tam na spadach, na tych dużych głębokościach są jakieś garbusy. Poświęcimy im naprawdę dużo czasu, przerzucimy przeróżne przynęty, tak żeby mieć pewność, czy one już mają ochotę na jakiekolwiek żerowanie. Stęskniłem się strasznie za grubymi okoniami, mam nadzieję, że wy też. No i mam nadzieję, że te grube okonie stęskniły się chociaż trochę za moją kamerą. Także trzymajcie kciuki, widzimy się najpierw na szczupakach, jeżeli coś się wydarzy, a potem na okoniach. Wciągamy silnik i płyniemy. O, aż to pięknie wygląda z tą mgiełką jeszcze. Bajka. I zaczynamy w zasadzie z takim samym podejściem jak ostatnio. Ja 14-centymetrowy, jaskrawy flanker. Sebastian tylko zmienił przynętę. Wcześniej używał MacPray, a teraz używa tego MacBeasta, chyba 11-centymetrowego Zandera biało-czerwonego. 10-groma wagówka. Tutaj woda jest dużo bardziej mętna, także nie, powinien ten kolor być dosyć widoczny. Główka absolutnie wystarczająca do tego, żeby opad był odpowiedni. I po tych trzcinkach, gałązkach, krzaczkach trochę porzucamy, zobaczymy, czy się coś wydarzy. Troszkę wiatru by się przydało, jakaś chociaż drobna falka. No ale może coś się uda wydłubać. It's like a lie. Oh, yeah. Look at the size of this fish, Basti. It's a huge one. Huge one. Monster pike. Na pożegnanie. 14 cm guma. Szczupak za 35. Także jest dokładnie tak, jak zapowiadałem. Ostatnio zaczęliśmy od okoni. Nic się nie działo. To brały fajnie szczupaki. Dzisiaj zaczęliśmy od szczupaków. Praktycznie nic się nie dzieje. To mam nadzieję, że będą brały okonie. Czy teraz dość gadania. Widzimy się na miejscu. Bigger one, a little bit bigger. Widzimy się na miejscówce. Właśnie spadł. Trochę większy, myślę, kołowymiarowy. I sobie ktoś miał branie. Tak czy inaczej, mimo że te maluchy tutaj się rozkręciły, widzimy się na miejscówce, na samym końcu jeziora. Pierwsze podejście. Nie mamy pojęcia, co tutaj się dzieje, czy coś bierze, czy w ogóle coś z wody wyjedzie. Dlatego robimy tak jak ostatnio. Czyli ja zaczynam od dużej jaskółki 9-centymetrowej w kolorze percza. Sebek będzie łowił na jakąś malutką gumeczkę, żeby zobaczyć, czy cokolwiek się dzieje. I robimy sobie taki mały challenge. Yeah, top amount and top size. Jeden punkt za złowienie największej ilości ryby. Jeden punkt za złowienie największego okonia, bo oczywiście na okonie się tutaj nastawiamy.
No i zobaczymy, no. Echosonda mówi, że coś tam pod nami pływa. Także maybe, maybe. Powinny już powoli brać. Zobaczymy. Prawie 10 metrów pod nami, 5-gramowa główka. Taka dosyć gruba jaskuła, także ona tam się po prostu buja powolutku przy dnie. Sebek jeszcze lżej, 3 gramy. I maleńki riperek. Taki, który łowi naprawdę wszystko. No, jak są tutaj jakiekolwiek okonie, to zaraz sebek coś powinien mieć. Ja czekam na tego troszkę większego. Chociaż wiecie, jak to jest z okoniami. No, czasami nawet na taką stosunkowo dużą przynętę biją nawet te maluchy. No ale chociaż jakiegoś 30-czka dzisiaj. Taki 30-czek garbaty to już by było fajne zaproszenie do kolejnych wypadów w to miejsce. No niestety, pierwsze miejsce kicha. Trzymaliśmy się teraz na moim bardzo starym miejscu, na takim wąwozie między brzegiem a wielką podwodną wyspą. Na samym środku jest tam około 12 metrów i one rzeczywiście zazwyczaj na tym środku stały albo na wejściu, gdzieś tam na 10 metrach, albo zupełnie na samym dnie w tej najgłębszej części. Także stanęliśmy na 9 metrach. I tutaj będziemy obławiać i pierwszy spadek, i najgłębszą część, i w drugą stronę na płytką wodę, i całe zejście, i potem wejście będziemy obławiać. Także no, nie będzie to raczej najciekawsze, po prostu metodą prób i błędów, rzutów i podbijań. O, I had attack. Będziemy ich szukać. I właśnie miałem bardzo delikatne branie. O, to bardzo fajnie. To znaczy, że są chociaż te średnie, chociaż te małe. Jaskuła duża, także spodziewam się dużej ilości pustych brań dzisiaj. Wiesz on? Oh, it was. You saw the rod? No. It went like this. Really? Yeah. O, Sebek miał coś ładnego. Oh, yeah. Good? And it's good size, huh? Yeah. Pięknie. Nice fish. Take it like this, yeah? So, I guess we found them. Pięknie. No, także Sebek rzucił w jedną stronę na ten spadek, o którym mówiłem. Ja rzuciłem w drugą stronę. Po środku spowiałem się, ukleję. Jest dobrze. Nice! Wszystkie ryby oczywiście na razie do podbieraka. No, miało być nudno. A tutaj Sebek w pierwszym rzucie już ładnego okonia. Jakieś 25 centów jak nic. Ja też jakieś branie miałem. Także dobrze, no bo chciałem o tym powiedzieć, że ten wąwóz jest naprawdę długi. Się ciągnie w tamtą stronę bardzo długo i za nami też bardzo długo. I bardzo często te ryby stoją w różnych miejscach. Raz są tam, raz są tam, raz są gdzieś tutaj na rogu i bardzo rzadko się zdarza tak, że są aktywne w każdym miejscu i trzeba się naprawdę naszukać, żeby je znaleźć. A bardzo rzadko udaje mi się to zrobić od razu. Tutaj jakieś brania były, także mam nadzieję, że to nie przypadek. Mam nadzieję, że zaraz tych okoni będzie więcej. Fish on? Good. Bigger one? Don't rush so much. Nice. No! Kolejny fajny okoń niestety wypiął się przy samej łódce. Sebek kolejnego. Na małą gumeczkę. Yeah, właśnie o tym mówiliśmy. Takich maluchów jest tutaj mnóstwo. One są głodne piekielnie. Nice one. Sebka już drugi. Wyholowany, także i w ilości, i wielkości Sebek prowadzi absolutnie. Jest tych maluszków tutaj mnóstwo, co jest dobrym znakiem, bo tak jak już wiele razy mówiłem, na tym jeziorze nie ma takiego podziału między takimi okonkami a trzydziestakami, czy jeszcze nawet większymi garbusami. One wszystkie stoją w tych samych miejscach. Być może te większe garbusy po prostu żerują na tych mniejszych. Natomiast zawsze tutaj było tak, że łowiło mnóstwo drobnicy. Zawsze było tak, że łowiło się tutaj mnóstwo tych malutkich zupełnie okonków. Nie mam pojęcia, jak ja zaczepiłem tą rybę. Yeah, it's gone, okej. Okay. Ale znowu był taki, jak moja przynęta. Zawsze tak było właśnie, że tych maluchów się łowiło tutaj całkiem sporo, a co jakiś czas wpadały te większe i te większe okonie udawało się wyjmować. Także rzucamy i po prostu czekamy na te grubsze. A Sebek z tą mniejszą gumą, tak jak widać. Same size. Zabawa, same size.
Oh, I think it's even smaller. Te maluchy biją, nie wiem jakim cudem one się zaczepiają. Oczywiście spadają z haka, no bo to są mikroskopy, ale... Yeah, another one. Like crazy. Ale to są wszystko, mówię, no maleńkie... Maleńkie okonki, już było puknięcie. Już było puknięcie. Nie wiem, czy naprawdę nie założę zaraz jeszcze większej przynęty. Coś lepszego trochę. Yeah, nice one. Good choice. Założymy flankera szósteczkę. W takim dosyć ostrym kolorze i zobaczymy jak będą chciały. Może one chcą po prostu jednak coś właśnie z ogonkiem, co im tam kręci pod nosem. Z kółkę sporo brań, ale tych mikroskopijnych okonków, a Sebek tutaj kosi. Już ma chyba czwartego czy piątego w siatce wymiarowego okonia. Największy z 25, tam ze 2 czy 3. Wow, maybe it's... I think it's a bigger. Yeah, ten największy Sebka jednak nie ma 25. Ja myślę, że ma więcej. Size? Yeah, it's 18. Sebek mnie nie potrzebuje w ogóle. Ja sobie stoję z boku, zrzucam i tylko go nagrywam, także. On tutaj jest od łowienia garbusów. Ja twardo próbuję na większą gumę. Cały czas pukają, nawet na tego szerokiego siedzą przez sekundę. Jakiś mikrus, no niesamowite jak one są głodne te małe konie. Biją nawet w te duże gumy jak wściekłe. Och, kolejne odbicie. Oczywiście nie sięgają do haka, bo zapinają się gdzieś tam od zewnętrznej strony pyska. Ale to trochę denerwujące. Co jest niesamowicie ciekawe i o tym też wam wspominałem już parę razy. My jesteśmy dosłownie po drugiej stronie dużej wyspy podwodnej. Tam gdzie zaczynaliśmy było jeszcze więcej drobnicy niż tutaj. Naprawdę całe dno zawalone, ogromna powierzchnia, spławiały się uklejki, a nawet tam na 10 metrach, no mnóstwo tego było. I Sebek miał dosłownie jedno branie przez tam 15 minut, jak staliśmy. Ja nie miałem nawet dotknięcia na większą jaskółkę, mimo tego, że miejsce pod kątem charakteru, pod kątem głębokości, ukształtowania dna identyczne, jak to, a pod kątem białorybu, pod kątem pokarmu znacznie lepsze niż to, w którym jesteśmy. Tam nie było brań, a tutaj tych brań jest mnóstwo. Better one? W pierwszym opadzie znowu sobie zapiął rybę. Yeah, it's a nice one. Don't lose it, Basti. It's, oh my god, it's a really good one. Yes, 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 yes. Tak wygląda siatka okoni. Wszystkie Sebastiana. I teraz największy na pewno ponad 30. Oh. Yeah, it's 40. 30. Tak. Yeah, nice fish. To ja tutaj rzucam dużymi przynętami, żeby łapać większe okonie. A Sebek na jakiegoś malucha targa fajne okonie. No cóż, tak to wygląda w życiu właśnie. O tym wam wspominałem, że przy szczupłakach rzeczywiście bywa tak bardzo, bardzo często moim zdaniem, że te duże przynęty są znacznie skuteczniejsze, ale również wielokrotnie wam powtarzałem o tym, że przy okoniach już nie do końca. Oczywiście zdarza się łapać piękne okonie na bardzo duże przynęty, ale garbusy potrafią być piekielnie wybredne, one uwielbiają takie małe kąski pyszne i uwielbiają za nimi ganiać, ale jakby skłaniam się ku używaniu większych przynęt w takich miejscach właśnie przez to, że jest tutaj mnóstwo mikroskopijnych okonków i jak biorą jak wściekłe, to po prostu ta przynęta nie da rady nawet opaść do dna, już te maluchy gdzieś tam skubią, już męczą okrutnie i nie da się złapać nic większego. Stąd ta większa przynęta, no ale no nic, jeszcze trochę porzucam. Ale jak dalej Sebek będzie mnie tak łoił, to też zakładam coś mniejszego. Oh. Good one. Oh, I don't like you so much. Yeah, nice size. Good. Chyba trzeba będzie usunąć materiał. Strasznie często pytacie mnie o ten biało-czarny młynek. To jest
Oczywiście Abu Revo S, 20. Kijek w tym momencie to jest Berkeley Impulse do 8 gramów. To jest kijek, który miałem na swoich pierwszych kleniach, takich oficjalnych, bo zdarzało mi się klenie łowić tutaj, ale będąc nad Odrą, również ten kijek miałem i tam kilka kleni i nieduży boleń na ten kijek siadł. Fajny zapas mocy, ale jednocześnie ta szczytóweczka mięciutka, także tutaj każde branie, wszystko dokładnie widać. Absolutnie moim ukochanym kijkiem jest oczywiście Rock Sweeper, ale ten impulsik też bardzo, bardzo spoko. Fish on! No way! No way! No, small one. Ale w końcu rybka. Nawet wymiarowy. Yeah. 10 do 2. Wody się jeszcze nie skończyły. It's not over yet. Another small one. Sobie gdzieś nie przełożył plecionki przez jedną przelotkę i teraz musi robić zestaw na nowo, także mam czas, żeby go doganiać. Let's go, let's go, let's go, baby. And another one. It's bigger one, yeah, a little bit bigger. Yeah, I think it's like 25, 20 something. Yeah. No, no. Yeah, it's nice one. Hoppa. No i 20. Hoppa. 10-4, okej. Yeah. Bardzo delikatne brania. W zasadzie takie zebrania z dna. Używamy czeburaszek, także nawet jak ta przynęta opadnie na dno, to najpierw opada czeburaszka, potem ta nasza gumka jeszcze zawsze tam mignie. I one wtedy często z tego dna zbierają. Także mimo tego, że mamy już tam kilkanaście ryb złowionych, to nie mogę powiedzieć, że to są jakieś tam szalone żerowania. Ryby nie są niesamowicie aktywne. I pewnie dlatego właśnie trzeba używać małych przynęt dzisiaj. And another one. No, small one. Like really small one. Ops. Mikroskopijny okonek, ale zaliczony. 10-5. And another one. Yep. Even smaller, I think. No, please. Spadła mu. Malutki oczywiście. Nie, yeah, probably. Mikroskopijny okonek oczywiście, się śmiejemy. No ale spadł przy burcie, także nadal 11-6 dla sepka. Boże. 7-11. Robiłem właśnie podwodne ujęcia tutaj w podbieraku. I okazuje się, że większość tych małych okonków, tych tam ledwowymiarowych, po 18 cm, one takie chudziutkie są tutaj na tym zbiorniku. Większość musiała przez jakiś tam otwór odpłynąć. Że zostały te dwa największe i to też nawet nie trzy, a Sebek miał chyba trzy albo cztery takie fajne. Także gdzieś tam pouciekały, no ale część jeszcze została, także jest 13-7. Wyszło piekielne słońce, także... Kaczk, let's go. Wyszło piekielne słońce, tak jak widzicie, i myślę, że to po części wpłynęło na brak tych większych okoni przez ostatnie pół godziny. Te maluchy cały czas skubią gdzieś nasze niewielkie przynęty, ale poza tym nic większego nie udało się złowić. Może to jest kwestia po prostu miejsca, ile można tych okoni z jednej miejscówki wyjąć, także przestawiamy się zaraz i lecimy dalej z naszym challenge'em. Póki co Sebastian oczywiście wygrywa 13-7 w ilości i jego największy okoń ma 30 cm. Część okoni nam uciekła przez taką dziurkę w podbieraku. To tylko świadczy o tym, jakie to były chude ryby, ale tutaj nawet 20 ponad centymetrów okoń jeszcze nie ma tego garbu, natomiast część z nich rzeczywiście odpłynęła, no a część z nich nie odpłynie. Wiecie doskonale, że jestem z wami zawsze szczery i nie chcę tutaj robić jakichś tam przekrętów, że zapomniałem włączyć kamery, jak wypuszczam, czy jakieś inne bzdury. Po prostu dzisiaj parę okoni zabieramy ze sobą, także ich wypuszczania nie zobaczycie. Na pewno jak siądą większe okonie, a ponad 30 cm, wszystkie wrócą do wody. Na pewno jak będzie ich dużo, to również znaczna część z nich wróci do wody, ale zawsze wam powtarzam, że to nie jest zbrodnia, jeżeli robimy to z głową, a ja absolutnie nie mam zamiaru mojej rodzinki karmić jakąś pangą czy mintajem z supermarketu odmrażaną.
30 razy. Bleh. Jak już rybka, to z pięknej, czystej, mazurskiej wody, także wybaczcie. Mam nadzieję, że rozumiecie. Chcę być z wami absolutnie szczery, także parę dziś po prostu o koni zabieramy, ale teraz dalej walczymy z challenge'em, bo to jest perch challenge. Tak? Tak. Very nice. Lecimy po kolejne, mam nadzieję, okonki. Krótka przerwa na szczupaka. Niestety okoni nie znaleźliśmy w żadnym innym miejscu, także bardzo ciekawa historia. Nie widać tych garbusów na większości spadów. Mamy jeszcze troszkę czasu, ale myślę, że polecimy po prostu zaraz na łąkę. Tam popróbujemy na obrotówki trochę jeszcze połowić. Zobaczymy, czy w ogóle widać tam jakąś drobnicę, jakieś okonie, może jakiegoś szczupaczka. I tam najprawdopodobniej skończymy dzisiejszy challenge, a następnym razem po prostu wpadniemy tutaj w trochę gorszą pogodę, bo wydaje mi się, że to słońce jednak troszkę nam pokrzyżowało plany. Dopóki nie było słońca, brały naprawdę fajnie te okonie, można było je zlokalizować. Pojawił się taki midday, słoneczko przez pewien okres flauta i niestety te okonie gdzieś tam zniknęły. Better one, for sure. No. It's a really nice one. Look! No, it's almost 30. Look. Oh, słuchajcie, co tu się wydarzyło. Zatrzymaliśmy się. O, już przyzwoity garbusek, taki 27-8 cm. Zatrzymaliśmy się. I dosłownie w moment kilka przyzwoitych ryb wyjechało. It's 27. Z 16-15 udało mi się wyhodować 3 ryby w 3 rzutach. I teraz ten 27 centów, bardzo przyzwoita ryba. Znaleźliśmy ciekawe miejsce, trochę płytsze, około 8 metrów głębokości. Rzucamy gdzieś na 6. No i stoją te okonki, pukają delikatnie, nie są to jakieś szalone brania, ale ryby zdecydowanie większe. No przed chwilą staliśmy w tym miejscu, gdzie zaczynaliśmy. Brały tylko pisklaczki i prawdę mówiąc już mieliśmy wracać. Zatrzymałem się tutaj bez kotwicy dla zabawy, po prostu żeby oddać parę rzutów, bo ławica fajna. No ale jak tak zaczynają brać ryby, no to trzeba to wykorzystać. It's not a fish. No, it's not a fish. What the hell is that? Can you move it? No. It moves at the beginning. Can you move it? Oh, I think it's it could be the net pasty. Sebek zaczepił o coś i w niewykluczone, że to jakaś tam stara, zatopiona siata, bo stoimy, mówię, na 8 metrach i tutaj nie ma żadnych zaczepów, nie ma takiej możliwości. Wszystko, co tutaj leży, to musiało zostać zostawione przez człowieka. Na ich osądzie nic nie widać, także ciężko powiedzieć, no ale ewidentnie coś jest. Trzeba to wykorzystać. Sebek musi się przywiązać, więc szybko łowimy. Fish. Oh no, yes! There is one. Not as big, but nice size. Yep. 20 again. Oh, I have the same stuff that you had. Yeah. Ta, jest tutaj zatopiona siata. Czuć dosłownie, jak tam tam się nagina to wszystko. Podciąga się troszeczkę. O Boże, ludzie. Jak tak można? I think I'm moving it. Take the rod. Wydaje mi się, że to podnoszę. Zaraz się okaże, że to jakieś zwłoki. Co to będzie? I don't know, but I'm scared. Take the line. What the hell? I have no idea what the hell is it. Yeah, it's all the net. Yeah. Tak jak mówiłem, stara sieć. Stara, poplątana sieć. Że ten mój zestaw wytrzymał. Plecionka 006. I wyciągnęliśmy to gówno.
Szczęście. Look. What the hell. Szczęście nie widać żadnych ryb. O nie. O. O god. To jest good one. Chciałem powiedzieć, że nie widać żadnych ryb, ale zobaczcie. Już zupełnie rozłożony stary szczupak. O. It smells so bad. And another one. O, musimy coś z tym zrobić. Gdzieś to wyrzucić. No nie wsadzę tego do łódki. Ale ta sieć tam się ciągnie jeszcze trochę. Jak tak można? Boże kochany. And the bream. And the, oh, it smells so bad. Oh, it's going. Oh, it's much longer. Look. No way. What the hell? O, czegoś takiego się nie spodziewałem. Look. And another. Oh, look how long. Kawałek. Jakaś tam gumeczka kogoś. Jak ja tu wyciągnąłem plesionką 006? O Boże. What the hell? So long. Yeah, we have to go to the shore. Zaraz płyniemy gdzieś do brzegu, wyrzucę to. No i tak się na szczęście kłusownikom nie nada. Zaznaczymy sobie ten punkt, żeby tutaj wrócić ewentualnie na okonie. A tak jak mówię, no to spłyniemy, weźmiemy to gdzieś tam na brzeg, wyrzucimy, to już się nikomu nie przyda. Jest poplątana stara sieć, ale nie zostawimy tego w wodzie przecież. O Boże. Słuchajcie, no co mogę powiedzieć? Jest naprawdę niewiele rzeczy na świecie, które psują mi humor wybitnie mocno, a takie sytuacje to jest oczywiście jedna z nich. Zostawiliśmy tą sieć w odpowiednim miejscu, wróciliśmy w to samo miejsce. Jakieś tam ryby jeszcze się kręcą przy dnie, ale prawdę mówiąc, ani ten challenge, ani w ogóle łowienie dzisiaj już mnie nie bawi. No nie wiem, jakim cudem moja plecionka i cienki fluorokarbon to wytrzymały. Nie wiem, jakim cudem wyjęliśmy tą sieć, ale na szczęście się udało. Nawet leżąca taka stara sieć rozłożona pod nie może chwytać ryby i tak jak widzieliście, no parę ryb tam było. Był piękny szczupak, był piękny leszcz, a już bardzo mocno rozłożony. Na szczęście ta sieć już nikomu nie zaszkodzi. Pamiętajcie, że w takich momentach, kiedy znajdziecie sieć, powinniście to zgłosić. Ta sieć była absolutnie nielegalna, nie miała żadnych oznaczeń, także tutaj żadnych skrupułów, żadnych kompleksów ściągnąć, pociąć, wyrzucić, ale w momencie, kiedy złapiecie jakąś sieć, nie macie pewności, czy jest to sieć nielegalna i być może to jest legalnie stawiona przez rybaków sieć, musicie to gdzieś zgłosić, musicie to sprawdzić. No i pamiętajcie, że nie powinniście wyciągać sieci, które nawet znajdziecie, nawet jeżeli macie pewność, że są nielegalne, bo gdyby w tym momencie przepływała obok nas łódka, która ma prawo do kontroli, mogłaby śmiało nas oskarżyć o zostawianie tych sieci. Tam nie ma wymówek, że proszę pana, zaczepiłem za wędkę i wyciągnąłem. No ja mam to wszystko nagrane, to raz. Dwa, ta sieć jest bardzo stara, już absolutnie nieużytkowa, także tutaj tych skrupułów nie było, ale pamiętajcie, że musicie na to uważać. Porzucamy jeszcze chwilę, ale no naprawdę jakby cała frajda z dzisiejszego łowienia przez to, co się wydarzyło, zniknęła, także zobaczymy. Parę minut jeszcze mamy, powoli robi się ciemno, a jeszcze kawał czasu do domu, także... Wracamy. Dość wędkowania na dzisiaj. Obiecuję wam, że powtórzymy ten challenge już w normalnych warunkach, z normalnymi humorami. Mam nadzieję, że z jeszcze większymi rybami po prostu skoczymy cały dzień na te okonie i spróbujemy ich trochę połapać. Dzisiaj żegnam się z wami bez klasycznego pożegnania, bo uważam, że sytuacja była na tyle smutna, nieciekawa i tak drażniąca i tak dołująca, że klasycznego pożegnania nie będzie. Trzymajcie się, cześć.